Siema, z tej strony, aż ci Subaru dałem. No, jakbym dostał takie Subaru impreza, to najprawdopodobniej bym się nim rozpierdolił. Ale wracając, bo pewnie nie wiecie, o co chodzi, postaram się jakieś takie urozmaicone wejścia zawsze robić zamiast siema, z tej strony żółty, taki nudny, to teraz będzie z jakiegoś komentarza zawsze sobie wybiorę jakiś śmieszkowaty, więc piszcie tam na dole w komentarzach, to coś zawsze na początku odcinka wybiorę śmieszkowatego. Ale wracając, słuchajcie, powracamy z Zawinkla, 27 grudnia, listopada, znaczy się, wracamy. Zrobiłem Godzillę, czyli czołg. Pojazd w zasadzie, moim zdaniem, najlepszy, jaki mam w garażu osobiście. No po prostu niesamowity, no czołg, o Jezus, no po prostu, no ta linia cała, to było takie shitowate, ale ten FV to tyle wybacza, to jest po prostu, no coś niesamowitego. No słuchajcie, czołg FV 215B 183, jak wiecie, zapewne niedługo zostanie usunięty, znaczy usunięte. Ci, którzy go mają w garażu kupionego, będą go dalej mieli ludzie, a ci, którzy i będą dostali za to, Jezus, jak ja gadam, będą dostali za to i dostaną za to badgera jakiegoś takiego dziwnego tortoisa. A ci, którzy nie mają tego EV-a, to już go raczej nigdy nie zdobędą, tak więc taka wisienka na torcie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tego EV-a w moim garażu. Cieszę się, że go zrobiłem i zrobiłem tego EV-a od AT5. Tak jak tutaj macie linię od AT2, ja zawsze mylę AT5, nie wiadomo czemu, od AT2 do tego EV-a w 14 dni. Na rezerwach, na koncie premium i na dużej rezerwie czasowej, można tak powiedzieć. I w skrócie chciałbym opowiedzieć, jeszcze zanim zacznę od samego EV-a, o całej linii, jak mi się tym grało. Tak, jakby to zacząć w sumie. AT2, może najlepiej po prostu tak powiedzmy. AT2 to był czołg do przejścia. Ja go zrobiłem chyba w jeden dzień. I wyekspiłem, i zrobiłem kolejny czołg. AT8 to jest po prostu czołg do przejścia, który dostanie niedługo nerfa. Tak więc będzie jeszcze gorszy niż jest teraz, bo to jest straszny był, naprawdę. Tym się średnio mi grało. AT8, muszę powiedzieć, że jego działko to najlepsze 150 uszkodzeń i 171 penetracji na 6 tirach robi naprawdę robotę. Ale musi bitewka wyjść, żeby to ludzie pod was podjeżdżali po kolei. No bo inaczej jest trochę taka lipa. Jeżeli chodzi o pancerz, odbija rzeczywiście, nawet na ósemkach zdarzało się odbijać, ale ten nieszczęsny garnek wszystko przyjmował. Jeżeli chodzi o AT7, no tu już sprawa wygląda trochę ciekawie, ponieważ działko, jak sobie tutaj wybiorę z gąsienicami, o, to jest chyba to samo, nie, to jest właśnie, o, to jest to fajne działeczko, 226 penetracji i 220 uszkodzeń, 230, przepraszam. I działo robi niesamowitą robotę na siódmych tirach. Jest po prostu przegenialne, jeżeli chodzi o siódemki. Strzelacie często, macie dobre, jak to się nazywa, celność, czas skupienia i tak dalej. No po prostu przebijacie wszystko nawet na ósemkach, więc nawet tutaj golda ledwo co potrzebujecie. Mankament kolejny, no to mobilność jak w każdym czołgu z serii AT, również i Tortoise. Tak jak w tym ataku, problemem jest właśnie mobilność i pancerz taki sobie. Garnek wiadomo, jego weak spot, ale już takie siódemki na przykład często przebijały mnie tutaj, gdzie ten znaczek klanowy jest, oraz tutaj w to drugie działko. Więc już tak trochę gorzej z pancerzem, ale nadal nie było tragedii, bo było to 203 mm z przodu. Tak więc było ok. AT15. Czołg chyba najlepszy z całej linii, mi się wydaje. Nie licząc oczywiście FV-a, chodzi mi tutaj do Tortoise'a. Moim zdaniem naprawdę najlepszy, ponieważ jego działko, które jest to samo co z poprzedniego czołgu, AT7, albo bardzo podobne przynajmniej jest. Bo zobaczcie, 230 uszkodzeń, 226 penetracji, czyli bardzo podobne. Na ósemkach też daje radę, jest ok, jest naprawdę ok na tych ósemkach, na dziewiątkach już też jeszcze daje radę, no na dychy trzeba ładować golda. No i tak samo prędkości to w ogóle nie ma, jeżeli chodzi o pancerz, no nie było źle, bo jednak ta górna płyta odbijała. Tu o dziwo nikt mi nie strzelał nigdy, jedynie może coś tutaj, ale to strasznie rzadko, no najczęściej to garnek, nie? Ale tak ogólnie naprawdę chyba najprzyjemniejszy czołg z tej linii i spodziewałem się tutaj właśnie najgorszego wroga, można powiedzieć, jeżeli chodzi o linię całą. Ale najbardziej interesującym pojazdem, nie licząc samego EV-a, jest Tortoise. Tortoise, który spodziewałem się niesamowitego działa i niesamowitego pancerza, a dostałem ani to, ani to. Myślę wręcz, że nawet ten czołg, Tortoise, będzie następnym czołgiem w serii kontrowersyjne. Jeżeli chcecie kolejny odcinek kontrowersyjny, piszcie w komentarzu, na pewno się pojawi. Ale co do samego pojazdu, słuchajcie, ja nim miałem dwa rodzaje dni, można powiedzieć, jak z kobietą. Pierwszy rodzaj dni, najczęstszy, nic nie trafiałem i nic nie przebijałem. I wszyscy mnie przebijali, tak więc strasznie ciulowy czołg.
Ale jak na przykład ostatnio sobie expiłem ostatni dzień tego tortoisa, miałem do wyexpienia 104 000 expa i wyexpiłem to w 6 godzin bodajże na rezerwach. To grało mi się wyśmienicie. Co chwilę wygrane, co chwilę damage w wysokości 4 do 5 tysięcy, no po prostu bomba. Tak więc ten czołg jest strasznie taki markotny, można powiedzieć. Działo na papierze jest super. Szybkostrzelność super, penetracja, damage, rozrzut, czas celowania, wszystko super, tylko mi po prostu się nim jakoś tak nie udawało. Tak więc działo wybacza naprawdę dużo, tylko że pancerz jest lipny 228 mm, ale z tego co wiem, dostanie buffa w kolejnym patchu 9.21. No bo tak naprawdę czołg nie ma pancerza. Uwierzcie mi, że wchodzi i w dolną płytę, i tutaj wchodzi, i w garnek, i tutaj najczęściej ludzie strzelają, gdzie po prostu wchodzi wszystko. Zdarzyło mi się też, że w jarzmo wchodziło właśnie gdzieś tutaj. Tak więc spodziewałem się czegoś naprawdę o wiele gorszego, jeżeli chodzi o samą linię do SVA 215 B183, ale udało mi się i no spodziewałem się czegoś gorszego, tak więc nie jestem zawiedziony. SVA też zrobiłem i spodziewałem się naprawdę czołgu niesamowitego, a dostałem niesamowitość po prostu, no czołg genialny. Tak więc omawiałem sam czołg, sam pojazd. Co tu wiele mówić? Mobilność, tak jak macie tutaj pokazane, 800 moc silnik, waga 60, prawie 1 ton, 34 na godzinę i rzeczywiście on to osiąga. Trochę mu to zajmie, ale on to osiąga. Obrót taki sobie, spoko, 25. Jedno, co jest fajne w tym działku, to ma ograniczenie obrotu wieży, właśnie 45 stopni w prawo, jak i w lewo. I to jest naprawdę bardzo spoko, bo po prostu wsiada luneta, zestaw luneta, sobie stoicie i tylko wieżą ruszacie. Jedynym minusem, który na razie zauważyłem tego pojazdu, a czy może nie jedynym, ale też dość sporym, to jest opuszczenie działa w dół. No ten pojazd jest dość wysoki, więc jest tak, jeżeli taki Testo LT na przykład do nas podjedzie, to raczej nie obniżymy działa do niego. Ale to nie jest problem. Tym czołgiem raczej się nie gra na takie bliskie odległości, przynajmniej ja się nie staram. W ogóle mówię czołg, 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 a to w WoCie jest Tedek, a historycznie to była artyleria. I tu może właśnie jest dla was dziwko, ale naprawdę historycznie z tego co czytałem, z tego co pamiętam, to miała być artyleria. Patrzcie, nawet jest tu napisane plany ciężkiego działa samobieżnego. Artyleria. Inaczej tego się nie nazwie. Nie będę tutaj tego czytać. Ale no, historia tego pojazdu jest bardzo ciekawa. Chodzi w tym o to, że z tego co pamiętam, co Grzechu 40 mówił, było coś takiego, że jak już było po wojnie ogólnie, czy chwilę po, wszyscy się zebrali i pokazywali chyba bodajże te najlepsze jakieś maszyny, jakie zrobili, tam wiecie. I był Rosjanie pokazali, czyli ZSRR pokazał ISA 7, który na tamte czasy, lata krótko po wojnie, był kompletnie nigdzie nieprzebijalny. Absolutnie żaden czołg dostępny wtedy w każdej armii nie mógł go przebić. No wiadomo, artyleria no mogła, no bo artyleria to jest OP gówno. I nikt nic z tym nic nie zrobił, dlatego powstały dwa prototypy pojazdów, właśnie ten FV oraz tak zwana Algida lodówka, czyli FV4005 Stage 2. I pewnie teraz kolejna ciekawostka. Zdziwić się można, dlaczego on ma aż tak wielką tą wieżę. No, Brytyjczycy chcieli tutaj dać magazyn ładowniczy, taki automatyczny, i przez to ta wieża jest taka wielka. I ten pojazd, ten FV tutaj, co widzicie teraz, on naprawdę istnieje i jest gdzieś w Muzeum Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam. Nie w Kubince, ale chyba właśnie w Wielkiej Brytanii. Tak więc, no, fajna ciekawostka, że Brytyjczycy jako jedyni zareagowali na ISA 7 i zrobili czołg, który był w stanie go przebić po prostu. Z tego działa 183 mm. Ale właśnie co do jeszcze samego działka, bo to jest największy atut tego pojazdu. No, szybkostrzelność 2. No, nie jest to za dobra, zbyt dobra szybkostrzelność, ale jak już jebniecie, to z PPK za 310, w sensie 310 penetracji, za 1150, i to naprawdę losowania są przeogromne. Może wam nawet wylosować po 1500 czasami. Więc to jest naprawdę super. Ale może wam też za 800 dać. Ale to już rzadko, tak mi się jeszcze nie zdarzyło. Ale magia dopiero dzieje się na goldzie. 230 penetracji na goldzie, na dychy. Możecie pomyśleć, że nie starczy. Rzeczywiście, bo to są hesze. I one są strasznie takie dziwne. One to ani hity, ani hajeki, więc to jest trochę takie dziwne. Ale 230 penetracji starczy na, powiedzmy, typa 4 heavy od boku czy od przodu na te takie boczki
w dolne płyty różnych pojazdów, więc wtedy wbijacie się za 1750 średniego damage'a. Oczywiście może wam polosować nawet za 2, 2,5, no możecie one-shotować pojazdy, amuraki schodzą na hita, bo to ma takie wielkie obrażenie dla modułów, więc pojazd jest przegenialny. Haeki ostatnio, ja ich w ogóle nie używam, używam, bo mają strasznie mało penetracji, znaczy jak na Haeki mają dużo penetracji, ale dla mnie mają mało, bo po co używać tego obeka, skoro można tego używać. Mam tutaj 6 zwykłych pocisków i 6 goldowych, no i rzeczywiście najlepiej strzela się z tych goldowych z tego powodu, że no po prostu macie największą szansę na zadanie jak największego damage'a. Moduły jakie tutaj mam to właśnie dosyłacz, skupiaczka i jeszcze wentylację będę kupił i będę musiał to zrobić, tylko mi jeszcze hajsu trochę brakuje. Perki, towarzysze broni, naprawa oraz tutaj jeszcze szósty zmysł oraz wszechstronność. I chyba tyle, jeżeli chodzi o mówienie na temat tego pojazdu. No ja pojazd strasznie polecam, ale mamy 25, kiedy to nagrywam. 25 lipiec, nie lipiec, listopad, kiedy to nagrywam i wydaje mi się, że raczej już byście nie zdążyli chyba z zrobieniem tego pojazdu, no chyba, że macie gdzieś poziom, nie wiem, siódemkę, ósemkę, no to jakbyście mieli ósemkę, to jeszcze bym uwierzył, żebyście zdążyli. O, kurde, Nebelburg. No tego to się nie spodziewałem. Chciałem, żeby był krótki materiał, bo się lepiej ogląda krótkie materiały. No ale trudno, niech będzie Nebelburg. No to jest moja druga bitwa na Nebelburgu tym pojazdem i wątpię, żeby ona mi się jakkolwiek udała. Wiem, że tutaj, o, za mną jest góra, właśnie szukałem tej góry, że z tej góry fajny jest przestrzał na tam, na ten zamek, więc tam sobie pojadę po kampie. Najwyżej, żeby ten materiał tyle nie trwał, to go troszeczkę tam potnę, tak jak 14-latka w depresji. O właśnie, że się przewrócił ten STRV, to mogę wam teraz powiedzieć ciekawostkę, bo mi się coś przypomniało, że chyba już go nie odwrócimy. No to już mamy dziesiątkę w dupie. 6 and a half hours later. O, nie da się. Nie da się niestety z tym STRV. Napiszę mu co. O, sorry. No, rbblem. Okej, chyba chciał napisać no problem. Ale staraliśmy się, tak? Starałem się. Ej, mam minus jeden w ogóle? No, jeszcze czego? Ja tu próbuję pomoc ratunkową robić 997, a tu mam minus jeden jeszcze. Ale wracając, przypomniała mi się ciekawostka z tym STRV-em, że się przewrócił, że absolutnie każdym czołgiem z serii AT, począwszy od AT2, AT8, AT7, AT15 i Tortoisem się wywróciłem. Każdym właśnie pojazdem z rodziny ATK-ów się wywróciłem, łącznie z Tortoisem. Nie wiem jakim cudem, ale naprawdę. 20 na godzinę to dla mnie jest za dużo, a lightweightem to sami widzieliście na live'ie nierzadko jak się wywracałem, nawet Tortoisem jestem w stanie się wywrócić. Jeszcze FV się nie wywróciłem, ale myślę, że to jeszcze przede mną. FV można jak najbardziej jechać na miasto, tyle że ja na tej mapie nie za bardzo. Jakby był Himmelsdorf, coś takiego jak najbardziej, ale tutaj to tak średnio. FV mamy. Byleby mi go nie zdjęli. O, 428. Zgaduję, że jakbym strzelił, gdybym mu grill nie strzelił, to bym miał więcej HP i przez to bym go zdjął na hita, ale no. Załadujemy sobie następnego PPK, czyli pewne 1100, jeżeli przebije. No, czyli ja jestem taki typowy od kończenia luf, tak to wygląda w tej bitwie. Mój na razie najlepszy strzał, jaki zrobiłem w ogóle tym FV-em, to było około 1666 damage'a w Kranwagena w bok. Ale to jest mało. Uwierzcie mi, że to jest mało. Widziałem strzały po 1000, powiedzmy, nie wiem, tam 800. Naprawdę, czołg jest niesamowity. STRV może będzie lepiej. Uwaga. Oj, gąska. Gdyby to był haek, ten hash znaczy się, to bym zadał jakikolwiek damage, no ale niestety nie tym razem. Mam misję w ogóle, żeby zadać 8000 uszkodzeń, raczej nie w tej bitwie. Chociaż kto wie, kto wie. Słyszałem z tego, z informacji z Ricochet Info, ciekawą notkę, że FV ma dostać buffa do pocisków, to znaczy ma mieć ich po prostu więcej. FV ma o tyle problem, że ma tylko 12 pocisków i to jest naprawdę mało i to się kończy. Miałem bitwę, w której miałem, bo ja wiem, 5 pocisków i dopiero zaczynam zabawę z tym pojazdem i już 5 pocisków tylko. Wiecie o co chodzi, rozumiecie. I grillek, o, może. No, grillku, grillku.
Łomatko, gdyby ten dom. O nie, o tak fajnie FV wyjechał. Gdyby ten dom miał HP, to już by go nie miał po tym strzale. Ale dobrze, stójmy tutaj. To jest fajny przestrzał na razie, a nikt mnie nie widzi. Aha, dobra, nikt mnie nie. Ła, okej, nie chciałem. Nie, Zus, nie chciałem. Rozumiem. Może po prostu przejdźmy do następnej bitwy, bo Nebelburg jest B. Super Conqueror'a w dół. Nie wiem, czy przebije E3, nie. Emila raczej tak. No są tu dość takie niezbyt twarde pojazdy, więc od razu Golda ładuje. Jeszcze z tej fajnej strony nie ma artylerii ani dużo TD-ków. Będzie bicie. Oj, będzie bicie. Tylko teraz. No najlepiej będzie pojechać tam na E6. Tak mi się wydaje. Dobra, już dojeżdżam powoli na miejsce. Jeszcze chciałem powiedzieć, że na pewno możecie się spodziewać odcinka Zawinkla w niedługim czasie, jak wejdzie patch z Badgera. No, czyli tego nowego TDK. Co ja mam takie spadki FPS-ów czasami? Z tego Badgera, bo jestem jego naprawdę też ciekaw. Aczkolwiek na pewno nie wydaje mi się, że w ogóle, żeby był lepszy aniżeli FV. Bo FV to jest po prostu typowa zabaweczka na Goldzie. A Badger to już taki poważniejszy kaliber, można powiedzieć. W sumie, no chociaż nie, bo FV ma większy kaliber. Jest T10. No i to jest po prostu też piękne w tym pojeździe, że wszyscy, absolutnie każdy boi się wyjechać pod wasze działo, bo po prostu możecie kogoś ściągnąć na hita. Coś niesamowitego, jeżeli chodzi o ten pojazd. Jeszcze taka krótka informacja, iż ostatnio, w sumie dzisiaj właśnie, kiedy to nagrywam, zaczęła się kampania na 10 tierach i uczestniczę w niej po prostu i dlatego materiały nie będą się pojawiać codziennie. Aczkolwiek postaram się, aby pojawiały się co 2 dni, aczkolwiek też nie obiecuję, tak 2-3 dni powinny się pojawiać. Ta WZ jest najgorsza po prostu. No ja nic, ja jej nie widzę po prostu, no i nic jej nie mogę kompletnie zrobić, AMX jeszcze z tyłu. O, jest WZ-ka. No ale i tak nadal nic jej nie zrobię, bo nie mogę obniżyć działa. No, chłopie, bo zaraz dostanę znowu strzała za 250. Tak? O, nie dostałem, o dziwo. Z tyłu AMX. Nie wiem, co tutaj po prostu robić. No nic nie mogę zrobić. Nic nie jestem w stanie zrobić. Nie mogę się za bardzo ruszyć. Z tyłu, i z lewej, i z prawej. Wszędzie są. Jak oddam jeden celny strzał, kogoś zwanshotuję, to będę zadowolony z tej bitewki. Ho, ho, ho! O cholera jasna! No, to był mój najlepszy strzał z tego FV obecnie. 1800, czajcie. To taki fan daje. To jest KW2 na 10 tierze, tylko AMX z tyłu. Wszystko lepiej. Ja pierdykam. To jest tak niesamowity czołg, nie? Okej, oni by musieli wyjechać na mnie, bo z tyłu AMX. Ja nic z tym fantem nie zrobię. Ani z tą WZ-tą z przodu. Może jedynie jakby tutaj wyjechała. Ja lornetę sobie wystawię. No ta WZ-ta, gdyby nie ona, to naprawdę mógłbym coś tutaj powojować jeszcze. Ale ona naprawdę robi tutaj dużą robotę. AMX wyjechał. Najgorsze jest to, że on mnie teraz będzie mógł bić. I w ogóle to jest jeszcze trójeczka, zapomniałem o tym, może ja się na nim odwrócę. Anemix 105, okej. Okay. E3, uwaga. No i 600 niestety. No właśnie to jest o dziwo dziwne, chciałbym powiedzieć. To jest strasznie dziwne w tym pojeździe, że chociaż macie strzałeczkę na zielono, czyli wiecie, macie na zielono, czy przebijecie na pewno, pomarańczową, że może i czerwoną, że nie przebijecie. O tyle, ile właśnie w E3, czyli ISA-7 macie zieloną strzałeczkę na celowniku, to nie przebijecie go, ale zadacie mu ten damage taki 750, coś takiego. I to jest strasznie dziwne, bo o ile pociski HE i tym podobne, jeżeli się przebiją, to zostawiają taki dziwny ślad, taki charakterystyczny. Taka czarna dziura, taka czarna japa. Ale te hesze, one się odbijają i dopiero zadawają damage. Chyba, że przybiją, to znowu zostawiają taką dziwną dziurę. Strasznie dziwne są to pociski. Takie krzywe, można powiedzieć wręcz. Wróćmy sobie do garażu, bo nie ma już co przedłużać tego odcinka. Trwa pewnie on z 20 minut na pewno. Przez co was przepraszam, bo wiem, że chyba jak każdy wolicie odcinki około
no nie wiem, powiedzmy 10-15 minut. Tak więc tak se zakończmy na FV, no bo nie ma go obecnie w garażu. To chyba tyle, słuchajcie, no bo FV sam sobie naprawdę go polecam. Będzie to czołg teraz unikatowy, to tym bardziej go polecam. Czołg, który daje strasznie dużo fanu, ale jest również strasznie drogi w utrzymaniu, bo jednak płacicie dużo za golda, ponad 8000 za jedną pestkę. No, czyli 20 golda za jedną sztukę. Ja pierdzielę, to strasznie dużo. Ale ten jeden strzał, muszę przyznać, mi się udał za te 1800. Czołgi 10 tieru też schodzą na hita. Dziewiątki i ósemki to tym bardziej. No, czołg po prostu fantank. Typowy fantank na 10 tiery, który również się przydaje na CW-ki, twierdze i drużynówki. Jeżeli w ogóle drużynówki twierdze są na 10, bo już nie pamiętam. Ale mniejsza z tym. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam odcinek się podobał z FV-a. Jeżeli wam się podobał, no to zostawcie lajka, skomentujcie ten film i jeżeli oczywiście nie subskrybujecie, zostawiać subskrypcję. Ja dziękuję za oglądanie jeszcze raz, chyba po raz piąty w tym odcinku. Żegnam się z wami.